Megkérem az első szekciót, hogy a tagjai legyenek szívesek elfoglalni a helyüket. Prosím pána vedúceho a členov prvej sekcie, aby zaujali svoje miesta. Ďakujem vám. Köszönöm szépen. Vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou chtěl bych poděkovat organizátorům této konference. Jsem velice rád, že tato konference koná dokonce na akademické půdě, slovenské akademické půdě. Nebudu zdržovat program, zahajuji tímto první blok této konference, v níž vystoupí kolega Arkadiusz Adamczyk, László Sarka a Imre Molnár. Tak prosím kolegu Arkadiusza Adamczyka, hogy vegye át a szót. Wasze excelencje, panie dziekanie, szanowni zebrani. Wiem, że są kłopoty ze sprzętem, co nie wszyscy mogą doświadczyć tłumaczenia, więc postaram się na tyle wolno mówić, abyście państwo mogli mnie jak najdokładniej zrozumieć. Bardzo przepraszam za to, że może mój wykład będzie bardzo enigmatyczny. Mam bardzo mało czasu na przedstawienie bardzo szerokiego problemu, jakim były związki Janosza Esterházyego z ministrem Józefem Beckiem i wkład obu tych wielkich polityków w ideę zbliżenia narodów, która w języku dyplomacji polskiej w latach końcówki lat 30. przybrała formę idei budowy trzeciej Europy. I trzeba powiedzieć, że Józef Beck nie zrobił w polityce, w dyplomacji polskiej niczego nowego. Tradycje federacji, sfederowania narodów Europy w Polsce miały swoją tradycję. Jej prekursorem był jeden z największych polityków XX wieku, jaki Polska miała, mianowicie marszałek Józef Piłsudski. Pierwsze próby federacyjne skierowane zostały na wschód. Wynikało to z diagnozy, z doświadczeń historycznych. Przede wszystkim marszałek uznawał, i ten sposób myślenia, nie ukrywam, w Polsce pokutuje do dzisiaj, że największe zagrożenie, jakie może dotykać naród polski, może przyjść ze strony wschodniej. Były to doświadczenia wyniesione z okresu rozbioru, z okresu XIX wieku, gdzie bardzo duży wpływ na postrzeganie poszczególnych zaborców miała ich polityka wobec narodu, który był podzielony między trzy państwa, między Cesarstwo Rosyjskie, między Cesarstwo Niemieckie i Cesarstwo Austro-Węgierskie. O ile w Cesarstwie Austro-Węgierskim Polacy znaleźli przynajmniej na miastkę możliwości swojego rozwinięcia swoich swobód narodowych, o tyle w państwie rosyjskim, w państwie niemieckim zostali poddani brutalnej rusyfikacji, germanizacji. W związku z tym u podstaw polskiej dyplomacji legło przekonanie o wciąż trwającym zagrożeniu i istnieniu sił po stronie rosyjskiej, po stronie niemieckiej, które stanowią żywotne zagrożenie dla interesu narodowego wszystkich, bez wyjątku wszystkich narodów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 20, szczególnie w początku lat 20, kiedy narody Europy Środkowo-Wschodniej, zmęczone zmaganiami I wojny światowej, przede wszystkim pragnęły pokoju, ten sposób myślenia marszałka Piłsudskiego nie znajdował odzwierciedlenia. Nie znajdował odzwierciedlenia nie tylko w narodach Europy Środkowo-Wschodniej, ale przede wszystkim, co moim zdaniem charakterystyczne, nie znajdował zrozumienia wśród mocarstw europejskich, przede wszystkim Francji i Wielkiej Brytanii. A stąd podjęto jeszcze za życia marszałka Piłsudskiego próby, aby stworzyć porozumienie między narodami, które mogły doświadczyć zagrożenia bądź ze strony Niemiec, bądź ze strony Rosji,
bądź ze strony jednego i drugiego potencjalnego przeciwnika Rzeczpospolitej, a w domyśle również całej Europy Środkowej. I proszę Państwa, można by zadać pytanie, gdzie tu Janosz Esterházy? Ano w momencie, kiedy zabrakło już Józefa Piłsudskiego, a stery polskiej dyplomacji przejęła osoba w środowiskach związanych z obozem piłsudczykowskim uważana za najzdolniejszego ucznia marszałka. Pułkownik Józef Beck a po części stał się kontynuatorem tej linii politycznej. Niosąc to jakby wyzwanie, sfederowanie narodów Europy Środkowo-Wschodniej, przynajmniej doprowadzenie do współpracy, stanął przed bardzo trudnym zadaniem. Państwa uwarunkowania międzynarodowe były, można powiedzieć, bezlitosne. Europa została podzielona na teoretycznie państwa zwycięskie i państwa pokonane. Państwa pokonane żyjące z traumą Wersalu i Trianonu. A państwa zwycięskie, które stały się beneficjentem tych traktatów. I jest to główna była to główna przeszkoda, dla których te narody, wydaje się, nie mogły ze sobą się porozumieć. Trudno, proszę państwa, nie zrozumieć motywów rozbieżności państwa czechosłowackiego, państwa węgierskiego. Bez zrozumienia, że jedno z tych państw chciało porządek w Wersalu utrwalić, a drugie, że chciało po prostu w imię własnych narodowych interesów przynajmniej porządek zaprowadzony w Trianon i Wersalu osłabić. A niemniej, proszę państwa, polska dyplomacja świadoma zagrożeń płynących z wschodu i z zachodu. No takie mieliśmy doświadczenia. Doświadczenia płynące z wojny polsko-bolszewickiej 20 roku, doświadczenia płynące z sześciu powstań, które doprowadziło do wytyczenia granic państwa polskiego, w tym tylko, proszę państwa, jednego powstania wielkopolskiego, które było udane. Starała się doprowadzić do porozumienia. Ono byłoby niemożliwe bez znalezienia sojuszników wśród poszczególnych narodów Europy Wschodniej. I proszę państwa, tych sojuszników Józef Beck, wydawałoby się, znajdował również w państwie wśród Słowaków. Zrozumienie polityka dążenia Becka, chociażby zrozumienie dla dążeń Becka wykazywał moim zdaniem wybitny parlamentarzysta słowacki, jakim był Karol Sidor. Takie zrozumienie wykazał również parlamentarzysta słowacki, jakkolwiek pochodzenia węgierskiego, Janosz Esterházy. Proszę państwa, w przypadku Janosza Esterházyego polscy historycy mają stosunkowo mały problem z afirmacją czy uznaniem tej postaci jako postaci wybitnej i postaci pozytywnej. Dlaczego? Przesądzają przede wszystkim o tym polskie korzenie Janosza Esterházyego. A przypomnę, że jest to wnuk jednego z najwybitniejszych polskich uczonych, Stanisława Tarnowskiego, a twórcy Polskiej Akademii Umiejętności i długoletniego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego dzisiaj przedstawiciel profesor Jan Rydel zasiada z nami na tej sali. Jest to osoba, która była spowinowacona z wieloma wybitnymi rodami europejskimi, w tym również polskimi. Miała dobre wejścia, jak to się dzisiaj popularnie mówi kolokwialnie w dyplomacji, ponieważ dwóch jego krewnych było bliskimi współpracownikami Józefa Becka. Mówię tutaj o Kazimierzu Mycielskim, wuju Janosza Esterházyego i spowinowaconym przez matkę wiceministrze Janie Szembę. Co charakterystyczne, proszę państwa, krewni Janosza Esterházyego przedstawili go Beckowi w negatywnym świetle. Powiedzieli, że nie jest to polityczna głowa, że jest to człowiek, który myśli bardziej sercem niż rozumem, który być może nie będzie pożądanym partnerem w dyplomacji. Dziennik Jana Szembeka, pozostawiony, opublikowany przez Tadeusza Zarańskiego, nie pozostawia złudzeń w tej kwestii, że nie był on najwyżej cenionym przedstawicielem rodu Esterházy przez Polaków. A mimo to, po pierwszym spotkaniu Becka i Janosza Esterházyego, Beck zdecydował, że będzie to postać, która będzie niejako spełniała rolę łącznika między społecznością czechosłowacką
a również państwem węgierskim. Dość wspomnieć, proszę państwa, że wraz z odejściem ze sceny politycznej premiera Juliusza Gambosza tradycyjne polsko-węgierskie stosunki uległy znacznemu ochłodzeniu. One dopiero jakby nabrały nowego impulsu wraz z wizytą regenta Horthyego w 1938 roku. Polska potrzebowała odnowy tych stosunków, jak podkreślam, tradycyjnie uznawanych za dobre. I Janosz Esterházy miał tutaj swoją rolę. I jaka miała to być, do czego Janosz Esterházy, można powiedzieć, gdzie znalazły się te wspólne wątki współpracy Janosza Esterházy i Józefa B. Po pierwsze, proszę państwa, w idei przekonania, że coś, co dzisiaj rozumiemy, kolokwialnie mówiąc pod pojęciem WIFO, Prokonta Wyszehradzkiego, nie musi być martwą literą. Że narody Europy Środkowo-Wschodniej nie muszą podzielić się na narody pokonane i zwycięskie. Że ten podział, który wprowadzony został traktatami lat 20. musi jak najszybciej przeminąć. Że narody Europy Środkowo-Wschodniej stać na to, aby wyzwoliły się spod dążeń do szukania protektorów wśród możniejszych od siebie. Uwaga była uszczypliwa i skierowana przede wszystkim do rządu w Pradze, do rządu Edwarda Benesza, na którego polska historiografia jest bezlitosna. W czasach drugiej dwudziestolecia międzywojennego Benesz przez polskich historyków uważany jest jako tego, który szukał poparcia we w Paryżu, a po 1942-1941 roku, który szukał poparcia w Moskwie. Jak to się dla samego Benesza skończyło, wszyscy doskonale że narody Europy Środkowo-Wschodniej stać, aby we wspólnym froncie przeciwstawić się zarówno Hitlerowi i Stalinowi, ale do tego potrzebna jest jedna. Że narody Europy Środkowo-Wschodniej stać na moderowanie rzeczywistości geopolitycznej poprzez włączenie, poprzez próbę włączenia do związku, poszerzenia tego związku również o Włochy, z którymi Polska, przynajmniej Polska miała tradycyjnie dobre relacje i również przez próbę dołączenia do tego projektowanego sojuszu dwa kraje, z którymi przynajmniej nominalnie Węgrzy nie mieli najlepszych relacji. Mówię tu o Rumunii i o Królestwie Serbów, Chorwatów i Słowenów 29 roku Królestwie Jugosławii. Idea była piękna, proszę państwa. Czy byłaby możliwa do zrealizowania? Trudno powiedzieć. Natomiast nie można zaprzeczyć, że po pierwsze próba została podjęta i Józef Beck, który był moim zdaniem głównym architektem tych dążeń, znalazł zrozumienie zarówno w części polityków słowackich, jak i wspomniałem Karola Sidora, w części polityków węgierskich, jednym z nich był na pewno Janusz Esterházy, że zabrakło czasu, że również zabrakło po stronie decydentów Europy Środkowo-Wschodniej pewnej wyobraźni, że zabrakło możliwości i że w ostatecznej rozgrywce Niemcy i Rosja mimo wszystko okazały się silniejsze, co jak podkreślił pan ambasador, wywarło tragiczny wpływ na losy tego kawałka kontynentu. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że byłem zrozumiany. Tak, já děkuji kolegovi Arkádiuši Adamčíkovi. Jenom pár slov k této tematice. Člověk, když se slyší a poslouchá jakoukoliv přednášku o geopolitice či mezinárodních stazích meziválečné střední Evropě, tak si člověk uvědomí, jak to má historik jednoduché, protože historik už dneska ví, co bylo příčinou vývoje meziválečné Evropy ve 20. 30. 30. letech. Víme, že po roce 18 bylo evidentní, že najít jakékoliv porozumění mezi národy bude jen velice složité, protože to, co se stalo v roce 18, tak bylo jednoduché. Z většiny se stala menšina, z menšiny se stala většina, ale ten sociokulturní rámec myšlení, chování lidí zůstal stejný. Takže už z této premise je zřejmé, že najít v tomto složitém prostoru takto národnosti je promíšené
tej promiscenem prostoru jakýkoliv koncenzus a mírovou koexistenci bude jen velmi složité. Takže když člověk se kouká na životopis a politickou činnost všech osobností, ať už v Československu či v dalších státech, tak je až smutné. Jak my víme, jak to dopadlo, víme, že to, co se stalo v ten daný den nebo měsíc, kdy probíhala různá jednání a úsilí, že všechno prakticky bylo od počátku marné. Tak nebudu zase zdržovat, poprosím Lásku Sarku o svůj příspěvek.